Dobra, jeszcze czatam, tylko powiem czaty. Generalnie robimy holdouta, czyli ten survival. Robimy to first, jak ten bank się nazywa? First of bank. Dokładnie. First of bank. Tak wygląda build. Armored, tutaj pokażę wam pokrótce. Taki buildzik. Co nie, armored, taka broń, KSP Light Machine. Co nie, szybko tylko przelecę, żeby mniej więcej wszyscy widzieli, jak jest, bo często mnie ludzie pytają, to chcę pokazać po prostu. I na drugi slot, taki, o, taki, o taką broń, tutaj oczywiście wieszek pomagał przy komponowaniu tego buildzika, ale generalnie pokażę wam, jak to wygląda, żebyście widzieli. I stok to. No i co? I tak wyglądają dwie bronie, to, najcięższy kostium, dobra, zaproszony dostałem od Robucha, holdaucik, lecimy, musimy 9 fal przetrwać, co nie? Żeby było git. Dobra. Ta. Myślę, że jak najbardziej jest to do zrobienia. Ogarnąć. Co, startować? Dobra, startuj. No to czyli co, my mamy na armored, czyli ten na grubo, a wy jakie macie buildziki? Ja mam Kingpina z bodybagami. I konwertami. Ja mam na custom, masz na myśli. Dobra, no to każdy ma jakiś trochę różny buildzik. My mamy ja ten. Mamy ten sam. Ja mam ten sam, co ma Wieszak, a Wieszak jest zawodowcem, więc na pewno jest kozak ten buildzik. No i co? No i nie prostu... graj nim zbyt agresy... nie graj nim agresywnie, będzie w porządku, bo ten build nie jest agresywny. Krótko mówiąc, mam nie grać po prostu nim agresywnie. Jeśli będę nie grać, grać nim nieagresywnie, to jak najbardziej da radę to zrobić. Dobra, jakieś konkretne miejsce? To nie miejsce? Będzie trudna mapa, tak patrzę. Ja się tutaj chowałem przeważnie. A, czyli trzeba mapa. Tutaj tego byka ochranić, tak, co nie? Czyli dużo miejsc do chowania się. Gdzie się chowałeś? Zazwyczaj? Jak ja tutaj robiłem na low levelu, a ty jednak złotami tutaj robiłem, więc wiesz. Tutaj robiłeś? Mhm. Kurde, co to za multa? Jeszcze raz chyba słyszę. Ja sobie muszę puścić, bo się zbugowała. Dobra, ogóle zobaczę. Ej, ta broń, ej, ten karabin jest bez celownika, czy ja po prostu jak debil nie dodałem? Ten LMG? No. LMG, na LMG się nie da założyć celownika. Aaa. Odpostuje laser, pod Q. A jak się laser włączało? Q. Dobra, okej. Okay. Właśnie tak zgłupiałem, czemu ja nie laserka tego nie mam? Nie, to się po prostu nie zakładać, po prostu masz, ale na tym masz naprawdę ogromny damage. No dobrze, bo... I ty też masz tyle damage'a, że... I dużo damage'a i dużo amunicji, więc w sumie kozak. Tylko chyba nie jest celna, ona jest bardziej na blisko chyba. No ja zdejmowałem ją sniperów nieraz. No dobra, no to co? I musimy po prostu bronić tego typiarza. Łatwo. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ile taki holdaucik trwa? Z pół godziny? Nie no, z 5 minutek zrobimy. Myślę, że spokojnie. My zrobimy szybko. No. Co ty tam biegasz? Ja sobie konwerty biorę, wiesz? No. Żeby nikt nie przeszkadzał. Ej, lol, zrespili się na moich oczach. Nie wywróć tylko. No dałem się, no bo się pojawiają po prostu. Jak oni się respią chamsko, co jest? No a pamiętaj, że cywile na Black Cacie idą do mapa, żeby uciec z mapy, więc wiesz. A no. Ogólnie na Black Cacie, na takiej misji jest taki... No tylko no. Jest taka jedna miejscowa, gdzie cywile biegną i tam się despawnują, nie? Tym nie, tak. No bo to jest takie przejście do Ministerstwa Magii, nie wiem czy kojarzycie tak, ogólnie. Tak, to jest właśnie do Hogwartu. Wiesz co jest w ogóle robot najlepsze? Ten bug, że możesz chodzić bez maski na głośno, dalej jest w tym padzie. Dalej możesz sobie chodzić bez maski na głośno. Ale to nie jest bug. To feature, tak. Z feature, no przecież... Ty jesteś cywilem tylko. No właśnie. Wszystko jest legit, więc tutaj nie ma o czym gadać nawet. To był po prostu piękny. Ja spać idę? Idę? No dobra, piękny, trzymaj się. Patrzę, generalnie to, czaty, to jest taka misja dosyć spokojna. Wchodzimy do jakiegoś możemy sobie widzimy jak cywile przyłapie. Na chileczku pogadać, bo generalnie jest to jedna z misji. Ty po prostu musimy się bronić. Bronić się musimy. Więc to jest jedna z tych można dla was na pewno można powiedzieć, że jest jedna z spokojniejszych misji. Bo niewiele się dzieje ogólnie. Się ci założy, tak, nie? Ale tam no. Nie, bo... Ale jako osoba, która chce wymaksować... Bra, nie handlujcie, wymaksować... Wiemy, co ty. Jako osoba, która chce wymaksować, to po prostu musimy i tak to zrobić, bo... Musimy wszystkie holdouty zrobić, żeby zrobić wszystkie osiągnięcia. Proste. Tak, prawda. No, to teraz z górki. Ej, dobra, co tu... właśnie, bo jak się go handluje, to wtedy jest koniec misji, co nie? Tak. Dobra, to... A jak się nic nie zrobi, to wtedy jest kontynuacja. Dobra, pamiętam. To żebyś go nie przehandlował, Tomek, dobra? A tu można 9 fala jest ostateczną, tak? To jest koniec. No tak. Dobra. Wszystko jasne. Dobra, lecimy, damy radę.
Blady, możesz wyłączyć w ustawieniach kontura amunicji, wtedy ci łatwiej powinno być jak chcesz. Oj tam. Bez przesady, ładnie wygląda gra. Nie będziemy nic takiego włączać. Blady, no kiedyś będzie SCP Girls Mod? No myślę, że jak najbardziej. Na potencie trzeba kitra ci nie do zrobienia. Więc wiesz, oni uspiłem po prostu twoją czujność na początku. Tak, tak. Czyli co, potem jest tak hardkorowo mega? No to się robi trudniej. No już 8-9 fala. No tam. W zasadzie od 6 się tak robi, nie? Tak. Snajperzy. O nie, bariera nie do przejścia z laserków. Co ja teraz zrobię? Ale też te lasery na Big Bang to ci blokowały, żeby przejść na dach, potem wybija się okno i przechodzi na dach z powrotem? Tak? Ram, przeładowanie. Jak na Big Bang, na to dał się na Big Bang, już tam miałeś drzwi, co nie? Które miały lasery, co nie? Żebyś nie mógł przejść na dach. A, ale obok było okno, które mógłbyś wybić, żeby przejść na ten dach. Tak, tak było. A właśnie, Blady, jak strzelasz tarczę, to masz szansę, żeby je tam wywrócić, co nie? No właśnie, tutaj, tak było właśnie, że gościu się wypierdzielił. Generalnie... A dobra, nie? Jak mam, jakby moja tarcza chyba jest... Zbroja jest dosyć mocna, jak mam życie stracone, to się nie leczyć. Ma nie sensu. Nie, nie, właśnie masz teraz jeszcze większy damage, to nie? A, to ci, fajne. Jak u mnie, jak zbiją ci armor, masz takie 2 sekundy nieśmiertelności, które pozwalają ci, masz, wiesz, masz 2 sekundy, żeby się schować, co nie? No dobra, kumam, kumam. Jest po prostu jak się zbiją armor, chowaj się, co nie, żeby sobie go wyregenerować. I dobra. I jest 12 sekund. To fajne, fajne, w takim razie. Podoba mi się to. Jak się śmieję. O, nie, proszę się na mnie przewracać, pełna kontrola. Ten wyszedł. Co, Plotter cię zgubił? Nie. Policja go dojechała, myślę. Wiesz co, bo tutaj jak się wychylę za bardzo, to się strzelę zamiast tego okna. Nie mogę się wychylać z okna. Ja postrzelam sobie może trochę z drugiego karabinku. No on jest tak bardziej tylko odłożę swoje zakładnika. Chyba nie, tylko on tak mi się wydaje. Tego też tak mniej amo. Ja może przestanę zabijać policję i będę rzucał w nich pieniędzmi. Jakiś hardbuster, wiesz, w sumie. Hardbuster w sumie, nawet na tym jeszcze fali się może przydać faktycznie. Ale... Nie wiem. A ja co daję rzucanie pieniędzmi? Jak my metaczołgian po prostu się stunują, no. Ale nie dostajesz jakby ten... Więcej... Bo chodzi ci wam o tą broń specjalną, tak? Tak. Miotacz pieniędzy. Ale nie masz za to żadnych boostów dodatkowych. W sumie, tylko po prostu taki ten... Nie, ale to jest po prostu bardzo mocna broń. Ale robot zmniejsza jeden, tracisz offshore'a, jeżeli używasz tego. Co? No offshore'a tracisz, to pieniądze. Offshore account. Właśnie, nie tracisz pieniądze? Jak tracisz, to nie tracisz. Tracisz pieniądze na koniec napadu. No ty pierdzielisz za głupoty. No, nie pierdzielę, głupoty, mówię serio, ty tracisz... Wiesz, że ty używałeś faktycznie pieniądze z gry. No, z konta bankowego ci właśnie jest. Z PayPala na przykład. No. Tak, to z prawdziwych pieniędzy od razu leci. Nie, bo jak masz pieniądze, jak masz portfel Steama, to ci właśnie zużyła z tych pieniędzy. Wiesz, 5 zł twoje ostatnie. Będzie jutro Steamek? O, jutro może nie być, zobaczymy. Taki magazynek i stówy nie masz, nie? Chyba, że w ciągu dni dni zrobimy. Tak, wiem, że policja dropie, ale na razie sobie się trzymam z amunicją, wiecie? Ta broń, którą tutaj mam, ma naprawdę dużo amunicji, więc tutaj nie jest problem. Tak jest, ja na pewno... Serio? Naprawdę tak jest? Dobrze. Ale co jest? Czy co, tracisz pieniądze? No tak jest, no co ty nie widziałeś? No więc trochę... Z tego zagranicznego kraktyś, wtedy offshore cały, co nie? Który sobie misję kupujesz. Nie, LMG Dozer Asie. No ale Robux sobie może pozwolić na taki wydatek ogólnie. Ja mam tych pieniędzy jeszcze więcej niż on. Aha. Tyle co na Class Crime Speed zarabiało, to w dyszku. No teraz, to teraz to Crunspy, ale teraz Crunspy jest wolny. Ile wymaga, ile trzeba zrobić tego Crunspy, żeby wbić level? 6 misji na 30 milionów. Kurwa, to strasznie mało. Bo teraz ten catch-up bonus jest zablokowany na setce, czyli nie może dostać jakieś 50 tysięcy dodatkowego bonusa za to, że zagrałeś z kimś. A kiedy to zmienili? Jak to wyszło, to nie 4-0. A czekaj, jak to mówię? A jak wyszło tych 100 tych wyszło, tak? To wtedy to zablokowali. Jak wyszedł, wyszło 100 prestiżów, tak? Znaczy to wyszło po tym. Bo jak dodali te poprawki, żeby te drainowanie tych 500 prestiżów nie było takie bolesne, co nie, wtedy to wyszło. Bo ogólnie... Ale mówisz jak to dokładnie działa teraz? Teraz jak masz bonus, nie możesz dostać bonusu 50 tysięcy na przykład, tylko twój bonus jest zablokowany na 100. I wyżej nie dostaniesz.
No dobra, ale jak to było? To, czyli, no bo kiedyś było to, że się zdobywało strasznie dużo, generalnie. Tak, teraz, no. Potem, i w którym teraz, momencie, teraz i co? Teraz jest maksymalnie 100 tysięcy tego. Ale w którym momencie oni to naprawili? Chwilę, dajcie mi się powiedzieć. Najpierw to ja zrobię tłumaczę. Ten bonus masz zablokowany do 100, nie tysięcy, po prostu do 100. A, czyli że o 100 mil po misji, tak? Tak, czyli osoba z niższym klanem, grając z osobą z wyższym klanem, dostaje tylko maksymalnie 100 tego bonusu. O kurde. A wcześniej to jak kilka tysięcy chyba? No. No dobra, ale to dodali po dodaniu do tych 100 no prestiżów? No tak, bo było coś takiego jak Infamy 3.0, w którym to klanem się nie opłacało, w którym to klanem nie działało. W ogóle nie działało, tak? Tak, bo żeby zdobyć bonus do expa, ten dodatkowy bonus cały, tak za Clan Spree, musiałeś mieć setny level. A nie było jeszcze wtedy tego całego Infamy Pool'a, co nie? Czyli tego banku expa. I w Infamy, jak wyszło to Infamy 4.0, jak wyszedł ten bank expa, po prostu, wiesz, zablokowali ten bonus na po prostu 100 i... No chodzi o to, czy nie było takiego momentu, że mogłeś... Jak było te 100 prestiżów, to za pomocą Crespi szybko zdobyć, nie wiem, 20. No nie było, właśnie nie było, nie było tak. No to w sumie dobrze, znaczy normalnie. Dobrze, że to zrobili tak, bo tak by było, wiesz. No teraz i tak 6 nawalów, 15 minut machine time, więc wiesz. Jeszcze raz? Teraz tak z 15 minut nie tak machine time, więc... 15 minut? To szybko. No tak, no. No to ale to co, robisz na tym Crespi, po prostu robisz konkretne misje, tak? No tak. Jakie misje, bo ty misje robisz tak szybko? Tam jest taka misja Interception, to jest takim na pociągu, gdybym się dał zrobić tam 2-3 minuty, co nie? Na Crespi nawet? Tak. To jest Biker Face'a? Rushujesz, tak, to jest Biker Face'a. No to rushujesz, no. Spoko w sumie, znaczy spoko, no fajnie, że można tak szybko te... Tylko musisz mieć miotacz ognia, bo inaczej tego nie zrobisz. Tak, tak, miotacz ognia i rakietnica się przeważnie bierze, to jest... Bo tam jest taki boss, tutaj. Tak, a damage miotaczy ognia się skaluje. No dobra, no to... No i właśnie, wiesz co, chodzi ten Cash Blaster na Crespi jest mocny. Ej, no to kiedy robimy trochę tych Crespi? No kolejny razem, jak będziecie chcieli grać. Nie no. Zależy kiedy. No, to trzeba jeszcze w ciągu tygodnia, żeby ten, tak, wiesz... Tak, tak, trzeba, trzeba. Żeby ten Blaster mieć, nie? Tak. Żeby tą świnię dokończyć też. Blaster jest mocny. O, świnkę, tak. To jest, jak chcesz, żeby wszystkie side'y, to jest grindu strasznie dużo. Nie, no jak, no tylko jest chyba, żeby 10 misji zrobić ze świnką. Znaczy, jak chcesz zrobić wszystkie side joby, to jest, musisz 10 razy wytradować świnie na trzecim tego stage'u. Nie, no to aż takiego side joba to chyba nie chcemy robić, aby nie widziałem takiego side joba, ja tego widziałem, żeby 10 tych przejść. 10 świnek zrobić chyba. 10 świnek na stage'u trzecim. Na trzecim stage'u, no. To jest a nie po prostu, a nie po prostu na ten? Nie, na trzecim stage'u. Ja to dzisiaj to jest takie bolesne. A po co daje, co daje ten side job w sumie? Bo ex tak naprawdę. No to nie bać. Ex dostajesz tak naprawdę. Ale to jest naprawdę, lepiej ci pogrindować sobie, nie wiem, holdouty czy coś. Albo Crime Street właśnie. W sensie mało dostajesz po prostu tego expa. Na 15 no, milionów. Za ilość czasu, który tam... To jest dokładnie pół levela. No to tak. Słabo. Nie ma co. Za ilość czasu, który tam wywalasz, to po prostu za dużo zachodu. Nie, to nie ma sensu. Nie, to jebać w takim razie. W sensie nie, to w sumie nie musimy się skupiać już na świniach. Było fajnie, ale w takim razie w sumie chyba faktycznie po prostu skupmy się już na tym Crespi albo no, kurde, robieniu dalej tych osiągnięć, co tam jest. No, kurwa. Dobra. Wiesz jak, ogólnie zapomniałem, że tarcze biją. Jak się tak grubo tu zrobiło. No o tym gadaliśmy, że tarcze biją mocno. Ej, kurde, tu się... Grubo, oni są porównani. Nie biegaj tu sobie tak robu. Ej, tu się grubo zaczęło robić ogólnie. No już tak zaczęli bić. Zaczęli, ja powiem ci, że tu już tak... Biją, ale... No... Trzymaj się blisko nas teraz może. Nie, no w sensie beka, bo akurat był tarczownik i on mnie tak... No Armoreda jest grany teraz. No... Sakra, oni są porównani. No... Czyli na potężną tarczę czy coś. Do ostatnich fal, tak, żeby tak. Nie zużyć. I zostawcie sobie, jak macie jakieś granaty, to właśnie na ostatnią mam flesze, falę. Ja flesze sobie zostałem na ostatnią falę. No, powiedzmy na 8-9 falę. Boże, nie ma sensu. Ogólnie w tej grze w ogóle inny grat niż wcześniej kompletnie nie mam sensu. Jeszcze raz? To nie ma sensu? No. Inny grat niż wcześniej nie mam sensu w tej grze, tak naprawdę. Nie zrozumiałem, czego nie ma sensu, jeszcze raz. Inne granaty niż flesze, nie ma. A, granaty, ja cały czas mówię, co ty powiedziałeś? To tak, usłyszałem, że coś nie ma sensu i nie mogłem złapać słowa.
Nie, może niewyraźnie mówię, bo faktycznie. No pierdolisz głupoty. No to pierdolę głupoty. Taka prawda. No, a tak serio to niewyraźnie mówisz, wiesz. Będę tak, no, robić trofea do safe house'u? Ej, ja właśnie, Robu. Robu, ty zrobiłeś wszystkie trofea do tego safe house'u? Brakuje mi tam chyba ze trzech. A te trofea to są osobne, to są też osiągnięcia, to są osobne jakieś zadania? To są osobne zadania. Znaczy niech się słucha osiągi, ale nie wiem. Nie, to chyba nie, ja nie mam parcia w sumie, żeby robić. No, ja już stwierdziłem, że no, jestem blisko, to już skończę. A już zrobiłeś wszystkie trofea? Muszę zrobić to, zabić 600, ponad 600 tysięcy kopów, ale brakuje mi tam 60 tysięcy, więc... No to jest takie hardcore, taka statua za... A, za... Widzicie, tam... No to dużo, bo... ...ludności całego, no, całego waszego... No... Też jest blisko, 60, 6, około 60 tysięcy też nie jest tak dużo. No nie, to już rzut beretem. No, ja powiem ci, że się wiesz, ja... No ale ile on tu już gra, w co nie? Znaczy bardziej chodzi o to, że... Wiesz, kumple zrobi po 2000 godzin, to nie? Po prostu chodzi o to, że ja... Wiesz, zaczynam... Ja zabijam całkiem sporo na misjach. Więc wiesz... No ale to jest duży grindik. To jest już duży grindzik. Wiesz, przy okazji jak sobie gram, to sobie wbijałem, co nie? Wiesz, przy okazji sobie wchodzę na jakieś publiczne lobby, gdzie... publiczne lobby przeważnie są... powiedzmy, że... dosłownie grasz sam, za 4 osoby. Nie, no wiesz, jakbyś grał overkillę, to... No, overkillę to ja gram na głośno, gościu. No jakbyś overkillę grał na głośno. Tak, gracze... W ogóle... Gracze Karest Stackera się teraz mogą sesować, bo nie mówią, że Karest Stacker to nie jest cheat, no nie? Wiesz, co to jest Karest Stacker, Robuch? Nie, to, że możesz, nosić parę toreb naraz, co nie? No to wiesz... I chłopy ci mówią, że to nie jest cheat, co nie? Wiesz, co jest najlepsze? Ostatni nam się Payday zbugował, bo Adek są jakieś lagi. Jak można wiele toreb naraz nosić, nie kumam? Jest taki cheat. To nie jest mod, to jest cheat, nawet grasz uważasz na cheat. No dobra, no. Powiedzmy, że... ludzie mówią, że to nie jest cheat, ale to są ludzie, którzy powiedzmy mają z 5 lat czy coś, nie wiem. No, dobra. Mówią, że to nie jest cheat, bo autor moda tak napisał w opisie moda, co nie? Czy coś. Ogólnie... Ostatnio się dowiedziałem, że jest, że jak Payday ma taki ala anti-cheat, co nie? Który daje komuś taki czerwony napis cheater nad jego nickiem. No było coś takiego, no. To ogólnie... Ostatnio się dogarnęliśmy, że jest ten, że ten tag możesz dostać za to, że nosisz na swoich plecach za dużo toreb. No tak, no bo to jest cheat, tak. To jest jawny, no to ale jest jawno oszustwo. Ale ten mod tego nie pokazuje, czyli ten mod musiał obejść to zabezpieczenie w jakiś sposób. Czyli... dedukcja. Nie, no ale to jest jakby jawne oszustwo, no przecież nie o to chodzi. Nie tak. Jakby ludzie, wiesz. Są też ludzie, którzy mają takiego moda jak BetterBots, który, wiesz, mówią, że no odpowiada tylko, wiesz, tam to jak boty chodzą i w ogóle. Po czym patrzysz na ustawienia ich botów, mają jakiś damage multiplier razy 100, co nie? Mhm. I to jest botu, dosłownie boty robią za niego misję. To nie? Biorą konwertów, biorą konwertów, zabijają więcej niż on. Robią obiektywy nawet. No, to moim zdaniem to jest oszustwo jakby, ale to jakby nic nie zrobisz, co nie? No tak, no ale... Nie, tak... no to takie rzeczy, to jak już cheatować, to porządnie, jakieś Pirate Perfection, wrzucasz no. 50 paczek do vana. Jezu, jeden raz zajmie kilkaset godzin, no właśnie mówię, 600k zabójstw, to jest nienormalne, kto to wymyślił w ogóle? Co nie? Ci bladi, że kiedyś... Co za broń? O właśnie, KSP Light Machine, dobrze mówi. W publicznych lobby było pełno cheaterów, nie? No. To na przykład gościu, wiesz, robił coś takiego, że staje obok vana i wylatują z niego paszki tak cały czas, nie? Tak ze 100 paczek wylatuje, po czym misja się kończy. No. Ja z ludzi sobie w ogóle przychodzą i jeszcze mają jakieś, wiesz, wszystkie skill pointy, wiesz, wszędzie rozdane skille. A tak, i wszystkie skill pointy. Wiesz, co jest najgorsze tego? Wiesz, co jest najgorsze? No. Sporo skilli się ze sobą gryzie. Aha, okej, okay. I co wtedy się? Skille, wiesz, masz skille, w których właśnie jak masz to, że masz im mniej HP, tym większy damage, co nie? No dobra, ale... a jak dasz we wszystko, to co to jest za kombinacja, no, powstaje? Powiedzmy, jakaś... że jak masz, musisz mieć niskie HP, co nie? Ale masz skille, które cię leczą. Więc jaki jest sens tego? No kłam. No cóż, no życie. Ja pamiętam, że raz jak grałem, to właśnie było tak, że zaczynam misję i nagle wszyscy umierają na mapie.
A tak, tak, ja w ogóle pamiętam jak grałem, jak wbiłem do jakiejś ale, lobby. Ale pager nie odpalony, no nie? Nie ma alarmu. Kuba, wiesz, jak grałem kiedyś z chłopem, który wchodzę na misję i patrzę, że chłop ma przekonwertowane ci buldożery, co nie, to wiesz. No mówię. No ale to już nie zrobisz nic, co nie? Mi się przypomina jak... Bo chyba też twórcy nie robią z tym za bardzo nic. No nie, nie za bardzo. Znaczy wiesz co, jak hostujesz to ustawiasz, żeby wywalało cheaterów, tak, nie? Tak, tak. I to szczerze mówiąc nie działa tak źle wcale. No dobra, ale czemu właściwie nie dają jakiegoś bana? Powinien być normalnie jakiś wag ban czy coś? Znaczy wiesz co, bo Payday to jest casualowa gra. Tutaj po prostu... O kurde, padłem. Tutaj masz na przykład... Tutaj masz napady, no to... sobie, jeśli chcesz grać na czytach, to sobie graj na czytach, no wiem. Tak, ale to jest ale takie... Najlepiej jest gra, ale to jednak jest gra online, multiplayer, więc... Ale powiedzmy, że... Tymi cheatami... Jeśli chcesz, to możesz wywalić cheatów, no nie... Ogólnie chodzi mi bardziej o to, że jak chcesz grać, to nie wiem, graj z kumplami albo samemu, co nie wpuść na publiczne lobby, no bo... Nie wszyscy cię lubią. Dobra, Tomek, pamiętaj, że ile masz padnieć, żebyś się wyleczył, masz zero padnieć. A wtedy... O, biegnij do apteczki, byczku. On będzie OP. Zostawię ci tu. No. O kurde, nie, tu jest... Nie, tutaj, Tomek, cofnij się tutaj nie, za tym, tutaj za tym, tutaj, gdzie jest amunicja. Rozstaw się tam. A, ty sobie rozstawiasz, dobra. Pilnujcie się bliżej tego. No, ja mam jeszcze w zapasie. No, bo tutaj powiem wam, że zaczęło się grubo dosyć robić, więc... Ogarniajcie. Terek się nie wyspił, to tak nie da. Ja, pilnujcie się po prostu. No, pilnujcie, bo zaczyna być siódma fala, czy tam szósta, sześć, dziewięć. Ten buldożer też całkiem mocny. No. Buldożery biją mocno, ale jeszcze dalej się w miarę zabić, więc... Dopóki nie mają dużego HP, powinno być pi. To nie? Ile jest tych buldożerów? Właśnie powiem ci, że ostatnio jak gramy, to z kuplami tych dozerów się respi jakoś, nie wiem, więcej. No może zwiększyli ich respialność. Właśnie nie wiem, bo tak nagle z żadnego update'a, żadnego nic, nawet policja strasznie raszuje, dozerów jest, nie wiem, 15 milionów. No co, już tak się normalnie zachowuje, bo o, one zobacz, oni się szkolą. No, on oni... 30 damage'a. No bo mówię, oni się szkolą generalnie, wiecie, że oni tak długo już grają, że policja zaczęła przechodzić specjalne szkolenie. Jak nie, to... Zaczęli się respić ci sprzedzińcy specjalni, co mówiliśmy. Ogólnie to gdzieś tam... A którzy to są specjalni? On gdzieś tu leży martwy, ale no taki ze snajperką z Ultimu chłopak. I on biega sobie po prostu? Tak. No jej, no zabiliśmy go. Mówię, śmieszna fala 6-9, haha, wiecie. No, najśmieszniejsza fala chyba ze wszystkich fal. Śmieszna liczba już nie jest, a nie dalej jest. 6-9. To jest najśmieszniejsza fala. Jest najśmieszniejsza już na świecie. A może go wytrajduję te? Ty nie mogę? Nie, no nie strajduj go. Wiesz, tak, nie ruszaj tego. Ty chyba host, chyba tylko host może, bo to jest interakcja zepsuta. Nie, nie ruszaj, bo jeszcze nie, nie mogę. Jeszcze zrobisz. Generalnie to ktoś mi napisał, że podobno i tak tylko host może, aczkolwiek okay, nie próbujcie okay, nawet. Okej, miłe. Ciekawe. Bo to świnkę może rozbić każdy, to jest głupie dla mnie, bo może sobie bić jakiś Dallas level 30 i robić po prostu tą świnkę po prostu. Dallas level 30. Weź ostatnio, wiesz ile ostatnio takich chopów jest na Death Sentence'ach? Ile ostatnio takich poziomów Death Sentence'ach? Na publicznych lobby? Ale że co, jaki? No Dallasy levele 30 na publiczne lobby. No bo wiesz, no bo chcą się pokazać, powiedzieć ci. Dobra, patrz na to jak ja to robię. Tak, no. po czym po 5 sekundach idą do custody. No bywa. To jest custody speedrun. Tak, tak. Ty, ej, co to takie leży, takie okrągłe gówno, co to jest? Nie wiem. W ogóle gracze Rogue'a też są śmieszni nieraz, to... Ej, gracze Rogue'a, ale kurwa, nie jest takie chodzi dobre, mówię, Rogue jest najlepszy, po 2 minuty w napad i się, jest w custody już, co nie? Rogue'a? Jakiego Rogue'a? Że taki beat no, mają? Dodge, no, to ty grałeś kiedyś. Aaa, dawno temu, pamiętam. To były czasy, ten Rogue pierwszy, no. Nie, ogólnie Dodge jest od dłuższego czasu jest słaby, bo on dostał kiedyś nerfy, które znerfiły go, które spowodowały, że jest słabszy tak poważnie, co nie? Wiesz, jak się kiedyś do Sentence na Rogue'a, na... jak jakieś grał? Właśnie chodzi? Ty się właśnie przed Death Sentence'ami... Jak się jeszcze to nazywało One Down, to po prostu był jedyny słuszny build, czyli kusza i granaty. Ale jak biły Death Sentence'y... I na Rogue'u, no. Jak to były dziwne czasy. Jak biły Death Sentence'y, to Rogue poszedł do Lamusa. A ja pamiętam, że grałem kiedyś na Rogue'u jakimś generalnie. On się stał słabszy tylko dlatego, że jest coś takiego jak takie klatki nieśmiertelności, co nie? I pomiędzy dodżami Rogue je dostawał dalej, co nie? Nie wiem, ja pamiętam, że kiedyś grałem normalnie na Rogue'u i dawał radę właśnie chyba. To jest... No, hazard.
bardzo. No bo wiesz, że się tak wyrażę, naprawili go, bo był zbugowany. Tak, bo miał klatki nieświetlności między obrotami, tego nie powinno być. Czego miał? Takie klatki nieświetlności. Kiedy zdodżowałeś, miałeś klatki nieświetlności, takie, wiesz, byłeś nieśmiertelny. I jeśli dodżujesz, to masz chyba, nie wiem, sekundę czy dwie nieśmiertelności, no nie? Żeby, wiesz, żeby no, przed turetem nie mógłbyś tak od razu umrzeć, tak, no nie? Tak, bo no, no. Między obrotami to wiesz. Ale było wcześniej tak, że jeśli w trakcie tych dwóch sekund, no nie, znowu zdodżujesz, to ci się te dwie sekundy resetują, czyli znowu już masz dwie sekundy. O, oni zaczęli nie, a dostałem jakieś osiągnięcie, muszę sprawdzić o co chodzi, bo aż jestem ciekaw. To oni zaczęli zabić 220 wejścia w rogów w pojedynczym dniu do wolnego kontraktu. A przy użyciu lekkiego karabinu, fajnie, fajnie. Jakieś randomowe osiągnięcia wbijam, jak nie wiedziałem, że są takie. No i trzadowo, no. No. Kurde, tezier mnie... Tak, nie, uważajcie, ustawiajcie się taktycznie, bo się ostrzej zaczyna. LMG są strasznie mocne teraz. No. Teraz ostrożnie musicie już, dobra? Kontrolowanie, kontrola pełna. Ja się jeszcze nie wywróciłem. Ja się wywróciłem już, ale jeszcze nie brałem apteczki, więc jest git. Tam ci dozer przed nocą bity. Nie, to dozer fańszy. Dobra. Tu NFZ przyszedł? NFZ dozer, bo najgorzej. O kurwa, tego nie zauważyłem. Dobra, leżę, a propos leżenia. Dobra, podniosę. Paweł, to nie czas na spanie. Tak, wiem, wiem, nie powinienem. Jestem spany, NFZ tu, no najgorszy rodzaj. Dobra, mamy siódemkę, jest, nice, nice. O, to teraz zaczynają się schody już większe. Ile już wyjdzie? 60 godzin masz? Nice, to jesteś doświadczony w turbo. Ja mam drabinę, Adexo. Jeszcze kiedy ona trzeba grindować przygotowania. Kto że tego mają tutaj tak w rogu? Jak skończycie, to będzie coś dalej? Nie wiem, zobaczymy. To jest lipne miejsce. Może na DBD jeszcze pójdziemy na odchodne. Dobrze idzie. Myślicie, że jak mam jedno padnięcie, to sobie wziąć apteczkę, czy nie ma sensu? Nie, czekaj do szarości. Okej. Okay. Jesteś blisko tu. Do czego apteczkę? Całe, taktycznie nie chcę się odnaleźć za bardzo. Nie, stoisz tutaj cały czas i będziesz w porządku. Tu się chowasz, jak już tu słyszę. Ta, ostrożnie, ostrożnie tam. Pomóż ci z nim tam. Wiesz co, żebyś ty tam robił nie padł, wracaj tu. Zdrowia to nabije z 20 damage'a chyba, więc... Nie, on akurat medyczny bulldozer nie bije ci dużo. No dobra, robuch, ale ważne, żebyś się nie oddalał, bo cię nie podniesiemy w razie czego. Dobra. No. Więc wiesz, robuch... W balkoniku trzeba ich też zabijać, bo tam... Tak, tak, oni biją. Ale też biją tam, co nie pamiętam. Oni mocno teraz biją jednak, więc... Myślę, masz tam do zera? Zabić go? Tak. Sobie szybko się przeładuje. Dobra. Dlatego będziemy grać mordulcem, jak już. Tarczami, bo... Czy będzie kiedyś więcej motek? Nie wiem. Może będzie, nie. Jak to się mówi. Nie wiadomo. Nie odbierze na łeb z wieżyczki, co jest. Jakby się tą wieżyczkę. Jak tą wieżyczkę się niszczyło jakoś konkretnie? Strzelałeś w nią, no. Po prostu. Ona ma taki specyficzny punkt, że bijesz jej więcej damage, ale to jest po prostu teraz... No teraz tylko klepem, to nie lepiej nie. Wolę. Co tu za shotgunie iść? Gościu. Weź, uważaj na nie. No i kurwa, no i w takim miejscu. No nie mogę, tarczę. No ja mówię. Dobra, tarczę go zatkiła, to nie, to żartów nie ma żadnych. No, Krobu, chodź tu, bo zaraz przez ciebie. Ja zrobiłem kosz. No. Chodźcie tu, bo zaraz wszyscy tu poginiemy przez swoją brawurowość. Ogólnie Blady, uważaj na tarczowniku, bo to nie ma żartów faktycznie. Ale to robi sobie, nie? No, wziął i tarczownik go położył. No nieźle. Jak lamus. No właśnie tarczownicy biją, nie wiem ile. Właśnie tarczownicy, nie wiem, jakąś buffa dostali czy co? Nie, oni tak cały czas bili gościa, ale... Teraz dopiero tak odkryłeś. Po prostu byłeś wcześniej zaślepiony. Zaślepiony rządzą. Dokładnie. Zaślepiony rządzą byłeś. Tarczownicy są mega dobrze. Jak tam ci idzie to minator, czy dobrze? Kontrola jest. No to zwalniam do mnie, więc my mamy jednak taki potężny damage. O, dozer, on ma 2-4-6, ale w czym? W Paydayu czy w DBD, bo nie pamiętam. Nie mam bolesa. A, bo oni tu z góry, ja pierdzielę. A, dostaję resztę fresh na tego, na końcu. O, się wylecz. Robuch, idź się wylecz szybko.
Masz dużo, za dużo padniesz. Polska służba zdrowia. Robu, widzisz, twoja brawura ci niszczy, za bardzo brawurowo grasz. Nie, po prostu w tym miejscu ustawiłem się, bo tutaj jakiś medyczny dożer i postanowił zrobić panka. Nie medyczny, tylko NFZ. No, to jeszcze gorzej. No, zarejestrowałeś się pana na 2030 rok? To się często zdarza, no trzeba czekać na odpowiedni termin, no. W Paydayu? No w Paydayu nie mam jakoś dużo, to fakt. Ja jestem taki... Znaczy no już trochę gram, co nie? Ale bym się nas niby casualowy, ale już trochę gram tutaj z Robuchem i Wieszakiem, więc... Jako tako mnie wprowadzili w ten świat. Nie będę mówił, nie będę... Ale godzinowo tak, nie ma jakichś bardzo dużo. Ja nie będę krakał, co? Tak, słyszałem. W sumie, jak na takich prosów. Dozery z przedszkola. Fajny tirgas, tam nikt nie chodzi teraz, bo teraz na tej fali nie można. Co tam masz? No, co to za dozer jest? Na konik, kurczę, trzeba wchodzić chyba. Zielony! Shrek, ogór! Ta, zielony! Shrek, dozer, co? A jest taki mod? Nie, zostaw! No pierdzielisz, Shrek, broń z mnie. Ja pierdzielę, no co ty robisz? Przecież ciebie nie podniesiemy tam pewnie, wiesz? Nie, jak? Jesteś chyba jedyną osobą, która tak pada, ogarnij się! Ostatnia fala jest! Przestań biegać jak popierdzie. Naprawdę chcesz, żebyśmy przejebali tego holdowna na końcu? Jezu. Pomóżcie Tomkowi. Za dużo życia. Jakaś chyba rozkuwa się szybko robi, jak ktoś to nie wiesz. Nie, tylko kloker stał przy nim, wiesz? A, no to tak rozumiałem. Ale oni kafują, kapuje się szybko. Kurde, to spadłem. Będziesz musiał mnie podnieść i biegnę się leczyć. Mam szare. Jeszcze ktoś mnie przyjdzie przypilnować? Ej, przywinujcie Jeszaka. Bo tu jest niebezpiecznie dosyć i mnie przypilnujcie do chuja, muszę się wyleczyć. Leczę się. Aha, dobra. Dobra, dzięki. Musimy ich podnieść, okej? A tam dożer z miniganem, no to okej. Uważajcie z góry, bo... O nie. Leżę też. Nie, dobra, nie podniosłem się, bo... Przez waszą brawurę, jak coś też leżę. Wiesz, jakby tam skoczył do was. Leczyłem flesza. Ja pierdykam, co tu się nagle dzieje? Dobra, udało się. Żyjemy wszyscy. Ja po prostu flashujemy ich po prostu ten. Flash them to oblivion. Co, bo tu jest na tych schodach, jak wyjdziesz, to jest taki głupi punkt, że oni... Ja na tych schodach nie stał, szczerze. No właśnie, nie lepiej się cofnąć wam bo do tyłu wam, cofnijcie się tutaj, bo zginiecie tam wszyscy. Powiem tak, wszystko na wszystkie siły na hostage'ach. No, chodźcie tu! Wszystkie jednostki na hostage'ach. No. Bronić starego pijanego! Poukrywajcie się gdzieś, bo tak na otwartej przestrzeni jest mega rozpiździe. Za jakieś te wejście. Za te barierki. A do NFZ to się nie, NFZ tam to się nie przyjmuje. Bo jest tam kapitan. Dobra, trochę się ustudziło. Może już koniec, bo się jakoś spokojniej robi. Może. Chyba, że tu trzeba przedłużą. Chyba już jesteśmy. Tak. Jest! Wow! Blady, jak się podobał? No nie, dobry, fajny był. Nie, no spoko było, spoko, tak ten. Dobra, no i myk, zrobione. Od razu trzy osiągnięcie na raz. Czy mam cztery? Cztery nawet, bo to przecież od trzecia fala. No i pięknie, to się szanuje. I ja jeszcze mogę infamy zrobić. O kurczę, ile ten... No i od razu to 5 milionów, tak? Bo to... Ładnie tutaj dał expa. No. O kurde, co to było? Nagrody są dałta. One są spoko. Nowe maski takie ciekawe. No dużo, dużo. O, dostałem maskę, kozę. No, fajniutko. Ja dostałem 40 000 dolarów. Myślę, że to jest spoko. No, taka luźna nagroda za starania. Gratki, Tomku. Chcę grać. No, dobra, pięknie. Ja aż zrobię sobie infame'a, bo w końcu naładowałem. Też idę zrobić. Też mam naładowane. Gdzie to się... No, nie mam naładowane, jeszcze mi trochę zostało. Na 3-4 robuch? Na 3-4? Na 3-4, czekaj. Dobra, ty liczysz. Nie, no mi jeszcze trochę zostało do infame. Infame pool. Tak. Dobra, to dawaj. 3-4.